Cześć. Dzisiaj powiem wam w jaki sposób wykorzystać skarbonki do zbierania darowizn podczas różnych wydarzeń offline. Skarbonki to taka nowa funkcjonalność, która jest dostępna dla wszystkich użytkowników Fanimani oraz organizacji, które mają aktywne funny Pay, czyli nasz system płatności. W momencie gdy wejdę do moich skarbonek, mogę kliknąć dodaj skarbonkę i dla wybranej organizacji po prostu utworzyć taką nową skarbonkę. Na przykład nazwa skarbonki. 25 zł na pomoc dzieciom. Mogę sobie wpisać tutaj skarbonka. 20, 25 zł dla dzieci. Na przykład sobie nazwę taką wpisać. Tutaj mogę oczywiście wpisać swoją nazwę którą, czy, czy opis, który. Który będzie widoczny dla wpłacających i domyślną kwotę. Co jest ważne, to jest kwota domyślna, czyli osoba, która wejdzie i będzie taką skarbonkę, wejdzie na stronę płatności takiej skarbonki, będzie mogła tą kwotę zmienić. Klikam Zapisz, i moja skarbonka już jest gotowa do użycia. Tutaj mogę kliknąć Zobacz i linki do wpłat, i widzę stronę już tej skarbonki, czyli jeśli ktoś wejdzie na tego linka, którego tutaj mogę udostępnić w dowolnym miejscu, wysłać na messengerze, na WhatsAppie bądź w dowolny inny sposób, to po prostu wejdzie na stronę płatności i ta darowizna, która tutaj zostanie wpłacona od razu, tak jakby została zrobiona na przykład na waszej stronie w ciągu jednego dnia roboczego będzie na waszym koncie. Co więcej, mogę tutaj pobrać kod QR, wstawić go na dowolną grafikę, czy chociażby na przykład wydrukować w formie jakiejś naklejki na telefon albo do, dowolnej innej formie, i po prostu w ten sposób zbierać darowizny podczas różnego rodzaju wydarzeń. Osoba, która stworzyła taką skarbonkę, czyli na przykład ty, bądź jakaś inna osoba, która nie wiem, wspiera Waszą organizację i zrobi taką skarbonkę z okazji nie wiem swoich urodzin albo wesela, albo innej, innej okazji, będzie widziała liczbę wejść. Ja zresztą mogę sobie tutaj odświeżyć i od razu widzimy, że się pojawił jeden, liczbę wpłat oraz sumę wpłat na daną skarbonkę. Tych skarbonek możecie tworzyć wiele, dowolną ilość czy to z powodu innej kwoty czy na przykład jeśli będzie skarbonka miała mieć inną nazwę możecie stworzyć nową skarbonkę i patrzeć, widzieć tutaj też jakie są wyniki danej skarbonki. I to w tyle w tym filmie dajcie znać co myślicie.